zajęcia będą poświęcone Krzysztofowi Kieślowskiemu. Ja mam ze sobą autobiografię, boże nie autobiografię, tylko biografię Kieślowskiego napisaną przez Katarzynę Surmiak-Domańską. Ona nosi tytuł Kieślowski zbliżenie. Mówię o tej książce dlatego, że dokładnie dzisiaj na festiwalu Konrada w Krakowie odbywa się spotkanie z autorką tej książki. To jest reportażystka. Ona wcześniej nie zajmowała się szczególnie tematami filmowymi, ale dostała stypendium i na, w ramach tego stypendium napisała tę książkę. I chociaż o Kieślowskim w Polsce ukazało się dużo książek, dużo opracowań, powstało też sporo filmów dokumentalnych na jego temat, to wydaje mi się, że jest to pierwsza tak pełna książka biograficzna na temat tego reżysera. Bardzo ciekawa, rzucająca nowe światło jakby na jego twórczość, na różne etapy jego życia. Chciałabym dzisiaj zamiast fragmentów filmowych posiłkować się tą książką i fragmenty tej książki Państwu dzisiaj przeczytać w kontekście nie tylko dzisiejszego filmu, ale także w ogóle twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Jednym z takich cenniejszych wspomnień, które jest tutaj zawarte jest wspomnienie przyjaciela ze szkoły podstawowej Krzysztofa Kieślowskiego. Z tą szkołą podstawową to nie jest taka prosta sprawa. Zacznę może od początku, czyli od daty urodzenia. Kieślowski urodził się. W roku 1941 w Warszawie, czyli podczas II wojny światowej, zmarł w roku 1996 także w Warszawie. Jego dzieciństwo było takim dzieciństwem trudnym, jakby. W ogóle możemy powiedzieć, że dzieciństwo dzieci wojennych czy powojennych było, było trudne. Natomiast tutaj na tę trudność dodatkowo składała się choroba jego ojca. Jego ojciec chorował na gruźlicę. Ta choroba postępowała bardzo wolno. On był bardzo długo chory. Zmieniał kolejne prace, które tracił, jeździł do sanatoriów. I jakby ta dbałość o zdrowie ojca wyznaczała rytm życia rodziny, która się bardzo często przeprowadzała. Więc Kieślowski jako młody chłopak, razem ze swoją Młodszą siostrą wielokrotnie zmieniali i szkoły, i miejsca zamieszkania. Rodzice ich też wysyłali na takie. Mm Preventoria, czyli takie wyjazdy dla dzieci właśnie z rodzin zagrożonych gruźlicą. Więc oni też kilka miesięcy w roku spędzali poza domem, jak gdyby z dala od, od rodziców. Więc ta ścieżka edukacyjna była taka bardzo poprzerywana. Więc tym bardziej wydaje mi się ciekawe, że udało się Katarzynie Surmiak-Domańskiej dotrzeć do kogoś, kto Kieślowskiego pamiętał z tych lat szkolnych. I co więcej, kogoś, kto go dobrze wspominał, kto go wspominał jako swojego swojego przyjaciela. I tutaj jest takie bardzo ciekawe wspomnienie, od którego książka się zaczyna, która, które to wspomnienie jakby już pokazuje od najmłodszych lat zainteresowanie Kieślowskiego filmem. Krzyś lubił zbierać celuloidowe serpentyny, które walały się w piach pod skarpą na tyłach budynku. Mowa tutaj o budynku kina. Wycinał nieporysowane kawałki, starannie zgrzewał końce, nawijał na szpulki po niciach i wkładał do pudełka. Z tyłu stawiał świeczkę. Gasiliśmy światło, błyskała zapałka, zaczynała się projekcja. Przykładałem oko do otworka, a on obracał zagiętą końcówkę drucika wystającego z obudowy. Film składał się z urwanych scen, bez żadnego związku, ale to mi nie przeszkadzało. Przeciwnie, nawet ciekawiej się to oglądało. Czasem jakieś klatki wkleiły się do góry nogami i wtedy było sporo śmiechu, nawet on się rozchmurzał. Ten projektor tyl zrobił tylko dla nas, dla mnie. Nigdy już nie miałem takiego przyjaciela. Wiedziałem, że cokolwiek złego byśmy zrobili, on tego nikomu nie powtórzy nigdy. Kamień w wodę, byliśmy tylko on i ja. Koniec. Żebym ja miał tego kieślowskiego przy sobie dłużej, to bym nie był dziś tym, kim jestem. Niedawno przeglądałem swoje świadectwa i zobaczyłem, że w szóstej klasie, wtedy, kiedy się przyjaźniliśmy, miałem najlepsze stopnie w życiu, piątki i czwórki, a wcześniej i później tylko truje. Zanim zrozumiałem, że powinienem więcej brać od niego, nasze drogi się rozeszły. W siódmej klasie rodzice przenieśli mnie do szkoły komunistycznej, a wkrótce potem poszedłem do roboty w Kameli. Nie próbowałem dalej się uczyć, posmakowały mi pieniądze, taka jest prawda. Mówiłem, co tam, nauka, mam grosz. Zrealizowałem swój plan. To nie był dobry plan, nie dał mi satysfakcji absolutnie, jego plan był lepszy. Spotkaliśmy się jeszcze tylko jeden raz, kiedy przyjechał kręcić tu film. Nasz wspólny znajomy z Sokołowska, Stasio Górski, go do mnie przywiózł i mówi: Nie poznajesz? Co miałem nie poznać? Co porabiasz, Krzysiek? No, jestem w Warszawie, staram się nakręcić jakieś filmy, kombinuję, czasem mi wychodzi, czasem mi nie wychodzi. Usiedliśmy w restauracji Milenium na rynku w Mieroszowie, on również mnie zapytał, jak mi się układa życie, i czy poszedłem dalej. Stanąłem w miejscu, odpowiedziałem: To błąd. Odparł. Wyglądał już dokładnie tak jak jego ojciec, tak samo jak on palił jednego papierosa za drugim. Papierosa odkładał tylko po to, by wypić łyk kawy. Podpatrzyłem u niego coś, co mnie zdumiało. Kawę podawano wówczas w szklankach na spodeczku. Grubo zmielone ziarna zalewano wrzątkiem, także w szklance tworzył się brązowy muł, wypełniający ją tak w jednej piątej. Krzysiek wypijał ciecz, a potem łyżeczką wyjadał muł z dna i żół. Powiedział, że dopiero ta część kawy daje mu prawdziwego kopa. Zamówił ze trzy szklanki i wszystkie oddał wyskrobane do czysta. Próbowałem w domu robić sobie taką kawę i muszę powiedzieć, że nawet, nawet. Ale uwaga, musi być grubo zmielona, bo cała przyjemność tkwi w rozgryzaniu. Minęło wiele lat, w telewizji oglądaliśmy z Danusią serial Dekalog i na końcu powiedzieli, że to był film Krzysztofa Kieślowskiego. W życiu by mi nie przyszło do głowy, że to jego. Jakiś czas później pewien młody krewniak miał zapędy aktorskie, ciągnęło mnie do filmu więc mówię sobie: A cholera, przyjadę się do starego kumpla do Warszawy. Niech chłopaka weźmie pod swoje skrzydła, niech mu pomoże, pokieruje. Ale zanim zebrałem się, żeby podjechać do Sasia Górskiego i zapytać, czy ma adres Krzyśka, to w telewizji powiedzieli, że umarł. Więc takie wspomnienie kolegi po latach, które jest dla nas cenne, bo jakby pokazuje, że nawet już jako mały chłopak, który jeszcze w ogóle nie wiedział, co się w jego życiu wydarzy, był zainteresowany kinem. Chociaż. Nikogo w rodzinie takiego nie miał, kto mógłby tutaj nim pokierować, powiedzieć mu, pokazać mu tę drogę, jakby wskazać mu to kształcenie się w kierunku filmowym, jako to, które powinien dla siebie wybrać. Ta droga edukacyjna Kieślowskiego, jak już powiedziałam, nie była wcale taka prosta. On w którymś momencie też chciał, jak bohater, jak autor tego wspomnienia, porzucić szkołę i zająć się zawodem. Ojciec go wysłał wtedy do szkoły strażackiej. Bardzo zresztą słusznie, ponieważ Kieślowski po kilku miesiącach w szkole strażackiej stwierdził, że jednak być może pójdzie w inną stronę i być może jednak te zainteresowanie artystyczne należy bardziej rozwijać niż konkretny zawód. I tak trafił do takiej Niezwykłej szkoły w Warszawie, która się nazywała Liceum, Liceum Technik Teatralnych. To była taka szkoła. Która przestała funkcjonować pod koniec lat 60., a była o tyle niezwykła, że uczyła ludzi konkretnych zawodów, czyli na przykład zostania potem, nie wiem, stolarzem w teatrze, albo inżynierem, albo kimś, kto pomaga realizować kostiumy. Natomiast duży nacisk kładono też na to, żeby ci rzemieślnicy, ci pracownicy teatralni, mieli też wiedzę z historii sztuki, z takiej szeroko rozumianej kultury. Więc to podejście było zupełnie niezwykłe. Nie chodziło tylko o to, żeby ktoś miał fach w ręku, żeby potrafił zrobić w teatrze czy w operze konkretne rzeczy, ale chodziło o to, żeby też potrafił po tym obszarze kultury czy sztuki się poruszać. I ja wspominam o tym dlatego, że Kieślowski w tej szkole, w tym liceum, zetknął się w teatrze współczesnym jako bardzo skromny garderobiany, czyli ktoś, kto pomaga aktorom przed wejściem na scenę. Zetknął się z takimi aktorami jak Tadeusz Łomnicki, Aleksander Bardini, Zbigniew Zapasiewicz. To są takie nazwiska, które później pojawiają się w filmach Kieślowskiego, więc on już wtedy jako młody chłopak mógł się z nimi zetknąć od takiej zakulisowej strony. Co więcej, ta nauka w tej szkole też zaowocowała jego debiutem fabularnym, ponieważ ta droga Kiślowskiego, o czym Państwu za chwilę powiem, przebiegała od filmu dokumentalnego i etiud dokumentalnych, i realizacji dokumentalnych, po fabuły. To się zaczęło zmieniać mniej więcej w połowie lat 70., kiedy Kiślowski postanowił od tego dokumentu. Odejść. Jeden z pierwszych filmów, jaki zrealizował, to był taki telewizyjny film pod tytułem Personel. Tam główną rolę w tym filmie zagrał młodziutki reżyser Juliusz Machulski. I to jest taki film który się rozgrywa właśnie w kulisach opery i pokazuje pracowników takich właśnie technicznych opery, którzy przygotowują przedstawienie od strony, od strony technicznej i pokazują ich relacje, albo w zasadzie brak relacji z tymi aktorami, z tymi solistami, którzy tutaj występują na pierwszym, na pierwszym planie. I ten brak porozumienia pomiędzy nimi, jakby takie wysokie oczekiwania w stosunku do sztuki i jak gdyby tego, że ta sztuka będzie mówić coś ciekawego o życiu, że będzie w jakiś sposób ubogacała, a nie będzie tylko jakąś zwykłą, e, zwykłą pracą, rozdźwięk między tymi oczekiwaniami a rzeczywistością, stał się tematem filmu. I okazało się też, że ten film pod tytułem Personel, czerpiący tak mocno z doświadczeń Kieślowskiego, e, stał się też do pewnego stopnia zapowiedzią nurtu kina moralnego niepokoju, z którym to nurtem należy Kieślowskiego e, kojarzyć, ponieważ okazało się, że taka zamknięta przestrzeń teatralna, jak gdyby z e, tutaj. E, Taki zamknięty krąg y, osób y, okazał się być metaforą Polski wtedy, właśnie w połowie lat 70., czyli te relacje między tymi bohaterami, takie charakterystyczne typy postaci, które się tam pojawiały, y, okazały się być y, czymś nośniejszym jakąś taką metaforą, symbolem tego, co się w Polsce w tamtym czasie, y, w tamtym czasie działo. Yy, yy, yy. Ta droga dokumentalna Kieślowskiego została zwieńczona pod koniec lat 60. napisaniem pracy magisterskiej. W 1970 roku Kieślowski obronił pracę magisterską pod tytułem Film dokumentalny, a rzeczywistość. I historycy kina postrzegają tę pracę magisterską jako. Pewnego rodzaju manifest artystyczny, takie kredo artystyczne, które zaczęło przyświecać Kieślowskiemu jako dojrzałemu już twórcy. Ja też Państwu na podstawie tej książki Surmiak Domańskiej, fragment tej pracy magisterskiej Kieślowskiego przytoczę. Elementy akcji, niespodzianki, puenty, tak istotny w dramaturgii klasycznej element zawieszenia, nierozwiązania, nieuporządkowanego wątku, tak istotny w dramaturgii współczesnej, to wszystko nie jest wymyślone. To przecież naśladowanie różnie widzianej rzeczywistości. Chodzi o to, żeby przestać ją naśladować, udawać, żeby brać ją taką, jaka jest, właśnie z jej brakiem płęt, z jej porządkiem i bałaganem jednocześnie, to najnowocześniejsza i najprawdziwsza. Ze struktur, czyli obserwacja rzeczywistości, realizm, na początku jeszcze w filmie dokumentalnym, potem w filmie fabularnym, to było to, co Kieślowskiego, co Kieślowskiego interesowało bardzo mocno. Czyli jakby Możemy sobie powiedzieć, że to są być może takie skromne zapatrywania, czyli próba oddania rzeczywistości na ekranie. No, ale oczywiście problem polega na tym, jak to zrobić, w jaki sposób tę rzeczywistość pokazać tak, żeby nie zanudzić widza z jednej strony, a z drugiej strony, żeby ta rzeczywistość była czymś, była czymś wiarygodnym, żeby była dla nas jakoś wzbogacająca, żeby była dla nas, żeby była dla nas ciekawa. Zaczął Kieślowski swoją pracę jako, jako dokumentalista i tych filmów dokumentalnych zrealizował bardzo dużo. Te pierwsze, te pierwsze filmy były realizowane w Łodzi, tam gdzie, gdzie Kieślowski studiował i być może wszystkich i wszystkich tytułów filmów na pewno Państwu tutaj nie podam, ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo. Jeden z nich, który do dzisiaj jest przywoływany w, w omawianiu twórczości Kieślowskiego to Urząd, taki skromny, kilkuminutowy film z 66 roku. To jest taki dokument, który pokazuje relacje takiej zwykłej osoby, to są zazwyczaj w tym filmie to ci ludzie starsi, y, mocno zagubieni w rzeczywistości urzędowej, którzy przychodzą do ZUS-u, y, czyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i muszą jakby chcąc otrzymać świadczenia, chcąc jak gdyby. Y, dopełnić tych formalności, muszą odpowiadać na różnego rodzaju pytania. I takie pytanie, które loski wychwycił, które te, na które te osoby muszą odpowiedzieć w formie pisemnej, to jest pytanie, co pan, pani robił na przestrzeni całego życia. Teraz sobie proszę wyobrazić taką osobę starszą, która ma lat, nie wiem, 70, 80 czy więcej, która musi nagle streścić całe swoje życie na kartce papieru, jak gdyby opowiedzieć o tym, co się na tym, w tym życiu działo, po to, żeby jakby dopełnić tych, tych formalności wymaganych przez przez Zos. Um tych filmów, jak już powiedziałam, powstało dosyć dużo. Może wymienię te najważniejsze tytuły. 72 rok to jest film Robotnicy 71 Nic o nas bez nas. To jest taki film kręcony wspólnie z innymi reżyserami, z Tomaszem Zygadłem, z Wojciechem Wiśniewskim, Pawłem Kędzierskim i Tadeuszem Walendowskim. I to też pokazywało, że Kieślowski nie jest jak gdyby zainteresowany tylko i wyłącznie takimi pojedynczymi bohaterami czy jakimiś takimi pojedynczymi sytuacjami, ale też tym, co się dzieje w życiu społecznym społecznym, politycznym w Polsce, czyli jak gdyby była to taka próba e, spojrzenia przez e, historię e, jednego zakładu, jakby. E, Takiej węższej sytuacji na całą sytuację też w kraju, na te wydarzenia, które, które w latach 70. się rozpoczęły, na strajki robotnicze, które potem w latach 80. przekształciły się w ruch społeczny Solidarności i dalej aż do 1989 roku doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Jeszcze jednym filmem, który tutaj wymienię jest film z roku 74 pod tytułem Pierwsza miłość. I to też jest taka opowieść o dwójce młodych ludzi, którzy spodziewają się, spodziewają się narodzin dziecka, czyli wkraczają też w takie życie dorosłe właśnie w, w czasach PRL-u. To jest taki film, który został bardzo szeroko doceniony, nagrodzony wieloma nagrodami, m.in. tutaj na festiwalu w Krakowie. Ale też był takim filmem, który pokazał Kieślowskiemu, jak łatwo jest przekroczyć taką granicę intymności w pokazywaniu kogoś na ekranie. Tak? Czyli w jaki sposób można naruszyć taką etyczną zasadę nieingerowania w życie drugiego człowieka. Tak? To jest jakby taki dylemat, który się pojawił u Kieślowskiego dokumentalisty i można powiedzieć, że nasilał się wraz z realizacją kolejnych Kolejnych filmów. Jeszcze jeden film tutaj wymienię, taki może mniej znany, z 76 roku pod tytułem Szpital. On ma taką strukturę czasową, że jak gdyby pokazuje dobę z życia lekarzy na takim ostrym dyżurze w Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie. Tam jest taka bardzo. Znana, głośno komento często komentowana scena, kiedy podczas operacji kolana psuje im się sprzęt medyczny, znaczy po prostu młotek się rozpada w czasie, w czasie operacji. Oni sobie muszą z tą sytuacją uśpionego pacjenta i zdezolowanego młotka poradzić. Kolejny film, który wymienię z punktu widzenia Nocnego Portiera, jeden z bardziej głośnych, znanych filmów Kieślowskiego. To jest z kolei film z bohaterem negatywnym, z takim stróżem nocnym, który wierzy w regulaminy, w kodeksy, w podporządkowanie się literze prawa i robi to w stopniu niesłychanym, znaczy jakby nie widzi granicy, która, która Pozwala mu, jak gdyby na sprawowanie władzy w takim oczywiście skromnym, niewielkim zakresie, jaki, jaki może mieć stróż nocny, jakby pokazanie tego człowieka w negatywnym świetle znowu się przyczyniło do tego, że z jednej strony powstał świetny film, chętnie przypominany, nagradzany, głośno dyskutowany, ale taki film, który znowu postawił taki znak zapytania, taką etyczną postawą reżysera wobec swojego bohatera, na ile reżyser może takiego bohatera w takim świetle pokazać? Może to jest dobry moment, żeby zadać Państwu pytanie, czy Państwo znacie dokumenty Krzysztofa Kieślowskiego, czy Państwo się w ogóle z nimi zetknęliście? Zachęcam w takim razie Państwa do tego, żebyście to zrobili, bo wydaje mi się, że po pierwsze wraca się do tych dokumentów Kieślowskiego i wśród takich młodych twórców dokumentu te inspiracje Kieślowskim można dosyć często odnaleźć, a po drugie wydaje mi się, że pomimo tego, że jakby sposób realizacji tych dokumentów może nam się już wydawać anachroniczny, to jednak sposób traktowania rzeczywistości, czy też pokazywania tej rzeczywistości bywa bardzo często inspirujący. To może jeszcze dwa filmy dokumentalne, skoro ich państwo nie znacie. 78 rok to film Siedem kobiet w różnym wieku. Taka opowieść o życiu y, tancerki, a w zasadzie siedmiu tancerek, od takiej małej dziewczynki, która przychodzi do szkoły baletowej, y, po y, emerytowaną trenerkę. I y, jak gdyby w takim kilkunastominutowym filmie w zasadzie Kieślowski y, y, Kręci życie kobiety, tak? no jakby na różnych etapach jej życia, jej życia zawodowego. To też jest z kolei film, o którym przeczytałam u jak Domański, gdzie Kieślowski jak sam twierdził, bo bardzo często niezadowolony z efektów swojej pracy, że poniósł swojego rodzaju klęskę, ponieważ jego pierwotnym pomysłem było towarzyszenie takiej kobiecie przez wiele lat podczas, podczas realizacji tego filmu. No poszedł trochę na skróty i zrealizował taki film, który się tutaj posługuje metaforą. Jeśli Państwu się to wydaje takie dziwne, niespotykane, albo wręcz niemożliwe do realizacji, to przypomnę Państwu, czy też powiem, że w w Czechach jest taka dokumentalistka Helena Trzestikowa, która się wyspecjalizowała właśnie w kręceniu filmów dokumentalnych przez kilkadziesiąt, kilkanaście lat. Znaczy, ona jakby powraca do swoich bohaterów po latach i kręci jak gdyby kolejne etapy ich życia. I na tej podstawie kręci swoje filmy, swoje filmy dokumentalne. Wracając do Kieślowskiego, rok 1980 Gadające Głowy. To taki film, który w zasadzie wieńczy tą jego karierę dokumentalisty. Ale to jest taki film, który też stał się taką metaforą społeczeństwa polskiego na przełomie lat 70. i 80., przed Stanem Wojennym. To się też okazało w recepcji tego filmu istotne. Kieślowski zrobił taką w gruncie rzeczy znowu być może prostą rzecz. To znaczy, różnym bohaterom, od rocznego dziecka po stuletnią staruszkę, zadał zestaw takich samych pytań, to znaczy, w którym roku się urodziłeś, kim jesteś, co jest dla ciebie ważne. Tak? Jakby z tych odpowiedzi, e, e, począwszy od takich od, zabawnych, trochę surrealistycznych odpowiedzi przedszkolaka, tam jeden przedszkolak odpowiada, że chciał być samochodem syrenką, e, aż po takie dojrzałe odpowiedzi ludzi, którzy e, mówią, że pragną w życiu spokoju albo e, że liczą się dla nich wartości, takie jak humanizm czy demokracja, aż po tę właśnie stuletnią staruszkę, która na pytanie e, czego by w życiu chciała, odpowiada, że chciałaby dłużej żyć. I to jest to ostatnie pytanie, które, którym się ten film kończy. Jak już powiedziałam, zrobił się z tego taki portret pokolenia Polaków tamtego, tamtego okresu, co, co wydaje się wydaje się też bardzo, bardzo ciekawe. Te różne dylematy moralne, czy też etyczne, o których tutaj mówię Państwu bardzo pobieżnie, jakby sygnalizując tylko, że, że taka sytuacja w karierze Kieślowskiego miała miejsce, że ta decyzja od przejścia od dokumentu do fabuły nie była dla niego wcale taką decyzją prostą. Wszystko to spowodowało, że on w połowie lat 70., jak już powiedziałam, filmem personel, zaczął się zajmować e, fabułą. Natomiast jakbyśmy oglądali te jego filmy z tego pierwszego okresu, czyli od połowy lat 70 powiedzmy do połowy lat 80-tych, to zobaczymy, że znowu taką nadrzędną zasadą, którym, której te filmy są podporządkowane, jest zasada realizmu. E, on nie przypadkowo zatrudnił do personelu e, Machulskiego, dlatego że no, nie był on aktorem zawodowym, był reżyserem, tak? więc jak gdyby aktorstwem się nie, nie zajmował. I bardzo często w tych jego filmach pojawiali się naturszczycy. Na drugim, trzecim planie pojawiali pojawiały się takie osoby, które nie były zawodowo związane z kinem, nie były zawodowo związane z telewizją i to pomieszanie y, aktorów y, zawodowych i niezawodowych powodowało, że te filmy się stawały bardziej, y, bardziej wiarygodne. Y, takim aktorem, który się pojawił u Kieślowskiego, a potem stał się taką y, jedną z czołowych twarzy kina moralnego niepokoju, był Jerzy Sztur. Sztur się pojawił początkowo w takiej mniejszej roli u Kieślowskiego, żeby potem zagrać dwie główne role. Jedną z nich, Antka Gralaka, w filmie Spokój. To jest taki film, który opowiada historię młodego mężczyzny wychodzącego z więzienia, który próbuje sobie poukładać życie rodzinne i zawodowe. I kolejny film, rok 79, czyli film pod tytułem Amator. Sztur zagrał już wtedy jako jedna z takich głównych postaci, głównych twarzy kina moralnego niepokoju. Jest nawet taka książka poświęcona kinu moralnego niepokoju, która się nazywa Wodzirej i Amatorzy, od właśnie tytułów dwóch filmów charakterystycznych dla tamtego okresu, czyli filmu Amator Krzysztofa Kieślowskiego i filmu Wodzirej Feliksa Falka. Tak się złożyło, że w obu tych filmach negatywnego i pozytywnego bohatera zagrał ten sam aktor, czyli Jerzy, czyli Jerzy Sztur. O tym filmie nie będę już jakby więcej, więcej mówić. Przejdziemy do lat 80., gdzie znowu nastąpiła pewnego rodzaju zmiana. To znaczy Kiślowski odszedł od takiego paradokumentalnego czy też dokumentalnego stylu filmowania i zaczął eksperymentować um, w inną stronę. Zaczął jakby poszukiwać sobie tutaj nowych, nowych rozwiązań i pierwszym takim filmem, który um, zwiastuje taką nową drogę w życiu Kieślowskiego jest film z roku 1981 pod tytułem Przypadek. I tutaj to, co jest interesujące w tym filmie, to jest to, że film ten ma taką bardzo charakterystyczną strukturę. To znaczy um, główną rolę w tym filmie zagrał Młody, y, młody Bogusław Linda, który wcielił się w postać Witka, i ten film się składa z trzech nowel. I w każdej z tych nowel historia życia bohatera jest zależna od tego, czy zdąży on na pociąg, czy nie zdąży w ostatniej chwili na pociąg. I jeśli zdąży na ten pociąg, to kogo w tym pociągu spotka? W jednej z tych historii Witek się staje zaangażowanym, takim młodym socjalistą, który jakby pod wpływem takiego partyjnego działacza wybiera taką drogę kariery. W drugiej z tych nowel, Witek staje się wręcz przeciwnie opozycjonistą, czyli kimś, kto walczy z systemem, dla kogo ten system jest y, czymś w czym trzeba się zmierzyć, czemu się należy przeciwstawić. W trzeciej z tych historii Witek wybiera spokój, czyli brak zaangażowania zarówno po stronie takiej kariery partyjnej, jak i po stronie opozycji. Zajmuje się po prostu swoimi własnymi, prywatnymi sprawami. I trochę w tym filmie jest tak, że Kieślowski zostawia nas, widzów, z taką oceną tego, którą z tych dróg byśmy wybrali, albo która z tych dróg wydaje się najbardziej prawdopodobna. Pech chciał, że film ten został ocenzurowany. Jego premiera odbyła się dopiero w 1987 roku. Tym samym ten film się stał tak zwanym pułkownikiem, ale pułkownikiem przez uzamknięte od słowa pułka. Pułkownikami nazywano w czasach PRL-u takie filmy, które cenzura kierowała na pułkę. Tak? Czyli to były czy filmy dokumentalne, czy filmy fabularne, które nie mogły być pokazywane z powodu właśnie ingerencji cenzury. Czasami ta ingerencja była krótkotrwała, czasami jak w przypadku filmu Kieślowskiego, Długo trwała, ponieważ no, premiera filmu po sześciu latach, wyobraźcie sobie Państwo, to jest bardzo długo, jakby zmienia się cały kontekst. Y, 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 społeczny, polityczny, y, y, nie wiem, aktor główny itd. itd. Y, może tutaj Kiś miał trochę szczęścia, ponieważ okazało się, że ten film po latach także działa i po latach jest to jego, to jego podejście do narracji okazało się takim podejściem, podejściem inspirującym. Lata 80., jak już zapowiedziałam, to, są jakby zupełnie, to jest zupełnie inne kino Kieślowskiego. W 1985 roku powstaje film Bez Końca to jest też ważny film, ponieważ jest to pierwszy film, w którym scenariusz razem z Krzysztofem Kieślowskim napisał jego później długoletni współpracownik Krzysztof Piesiewicz i z jednej strony fabuła tego filmu też się jakby odwołuje do procesów w postanie wojennym i jakby jest wokół takiej sytuacji społeczno-politycznej osadzona, a z drugiej strony pojawia się tam historia żony granej przez Grażynę Szapołowską, której umiera mąż i dla niej ta obecność męża, czyli takiej drugiej strony jakiejś takiej, jakiegoś takiego Sakrum życia po życiu jest ciągle wyczuwalna, więc mamy taki pierwszy moment, w którym u Kieślowskiego te strefy rzeczywista i duchowa zostają w niej sposób zrównane. Czyli jakby odchodzimy od realizmu, czy też zostawiamy go do pewnego stopnia, w pewnym stopniu ten realizm zostaje tutaj wzbogacony, czy zestawiony, skontrastowany z taką metafizyką, z, z szukaniem czegoś, czegoś więcej. I lata 80 to jest przede wszystkim dla Kieślowskiego ogromny sukces takiego telewizyjnego cyklu dekalog. Ten cykl, Dekalog, powstał dla telewizji publicznej z, ze scenariuszami Krzysztofa Piesiewicza. Jak się można domyślić, dekalogu odcinków było 10, ponieważ każdy z nich był taką współczesną interpretacją kolejnego, kolejnego przekazania. Dwa z tych filmów, czyli Krótki Film o Zabijaniu i Krótki Film o Miłości, zostały na fali tego sukcesu rozbudowane i jak gdyby były prezentowane w dystrybucji kinowej, czyli, czyli jakby poza telewizją, można je też było um, normalnie obejrzeć w kinie. Um, jak się okazało, miało to też jakby swoje konsekwencje dla dalszej kariery Kieślowskiego, ponieważ można było też te filmy pokazywać za granicą, to znaczy jak gdyby e, ich e, taka aktualność, ale też te dylematy, które są, tam, które są tam w tych filmach poruszane, bo jakby powracamy do, do boskich przykazań i zastanawiamy się na ile one przystają do, do współczesności. Okazało się taką, taką furtką właśnie otwarciem na, na zachód i na karierę Krzysztofa Kieślowskiego, nie tylko w Europie, ale też, ale też na, całym, na całym świecie. Ja przyniosłam ze sobą też taki tekst, do którego się tylko częściowo dzisiaj odwołam. To jest tekst z kwartalnika filmowego, jego autorem jest profesor Tadeusz Lubelski. Tekst ten nosi tytuł Prawdziwy Partner, Francuska krytyka o kieślowskim. Jak Państwo sobie wejdziecie na stronę Akademii Polskiego Filmu, to tam możecie znaleźć przy każdym z filmów odnośniki do różnego rodzaju tekstów. Ten tekst, ten tekst Lubelskiego o także się tam znajduje. I Lubelski przebywając we Francji na początku lat 90. miał jakby możliwość śledzenia jakby recepcji twórczości kiślowskiego właśnie na zachodzie i jakby tego w jaki sposób, po pierwsze te filmy były dyskutowane przez publiczność, ale także w jaki sposób te filmy były Odbierane przez krytykę. W jaki sposób krytyka filmowa we Francji, czego szukała w tych filmach, co było dla niej istotne, na co zwracała, na co zwracała uwagę. Dlatego, że przełom lat, lat 80. i 90. to już jest współpraca Kieślowskiego z. Z francuskim producentem. I tym pierwszym filmem, który, który jest takim filmem polsko-francuskim, jest film Podwójne Życie Weroniki. Część te, akcji tego filmu się rozgrywa w Krakowie, część akcji tego filmu się rozgrywa w Paryżu. Mamy tutaj podwójną bohaterkę, graną przez tę samą aktorkę Irę Jacob, czyli Weronik i Weronikę. W polskiej i francuskiej odsłonie, znowu mamy taki nietypowy pomysł realizacyjny, tak? czyli, że jedna aktorka gra dwie postaci, dwie młode dziewczyny, które w jakiś sposób są ze sobą, ze sobą połączone. Wracam na moment do tekstu lubelskiego. Lubelski tam w tym swoim tekście pisze, że to, co go zaskoczyło w tej recepcji filmów Kieślowskiego w, we Francji, to był taki właśnie szeroki wachlarz kulturowych odniesień, odniesień do innych filmów. Jakich tutaj konotacji się doszukiwano, jak gdyby gdzie, do, do kogo porównywano Kieślowskiego. Porównywano go, porównywano go do takich najważniejszych w zasadzie autorów, reżyserów historii kina. Porównywano go do Antonioniego przez jakąś taką obecność, jakieś tajemnicy w w, w jego filmach. Porównywano go również do Bergmana. Być może tutaj ten kontekst dekalogu, takiego wadzenia się z Bogiem, też będzie, też będzie istotny. Porównywano go do Luisa Buñuela, To może być dosyć zaskakujące, ale jeśli przypomnimy sobie taki film Luisa Buñuela jak Mroczny Przedmiot Pożądania, gdzie z kolei Biuel zastosował odwrotną strategię, to znaczy tam dwie aktorki grają jedną postać kobiecą, tak? czyli odwrotnie niż, niż Weronice, to też się wydaje, że to skojarzenie jest jak najbardziej. Jak najbardziej uzasadnione. W przypadku filmu, krótki film o miłości, gdzie mamy historię młodego chłopaka zakochanego w starszej od siebie kobiecie, który podgląda ją przez okno, przez lunetę, pojawiło się skojarzenie z Hitchcockiem i z filmem Okno na podwórze, gdzie też bohater Hitchcocka obserwuje pewną historię, pewną relację tylko i wyłącznie przez okno, przez aparat fotograficzny, unieruchomiony chorobą w, w mieszkaniu. Pojawiają się też skojarzenia literackie z twórczością Kieślowskiego. Pojawia się i Dostojewski przez taką jakby tematykę walki dobra ze złem i jak gdyby taką może też psychiczną czy też psychologiczną vivisekcję bohaterów. Pojawia się Michał Błuchaków, pojawia się Antoine Artaud, pojawia się Camille, Jonesko, i tak dalej i dalej. Tych tropów jest tutaj naprawdę bardzo. Bardzo dużo. No i zwieńczeniem twórczości Kieślowskiego, dodajmy przedwcześnie, przedwcześnie zmarłego, jest trylogia trzech kolorów, czyli niebieski, biały i czerwony. Czy Państwo wiecie do czego się te tytuły odnoszą? Dlaczego ta trylogia została nazwana tymi trzema kolorami? Do flagi francuskiej z jednej strony tak, oczywiście, i do czegoś jeszcze, może, może, może sobie dopowiemy. Kto z Państwa wie. No do takich trzech wartości, z którymi się te kolory flagi łączą, czyli do wolności, równości i braterstwa. I każda z tych części, czyli niebieski, będzie opowiadał o. Wolności, biały o równości i czerwony o braterstwie. To jest jak gdyby istotne, że takim nadrzędnym tematem e, tych filmów są nie tylko te kolory, które jak Państwo zobaczycie e, e, w dzisiejszym filmie, dominują tutaj na ekranie, ale też jak gdyby przede wszystkim te wartości, które się tam, e, które się tam pojawiają. Ja tutaj szukam jeszcze jednego fragmentu, którego chyba niestety nie znajdę. Hmm, natomiast e, chciałabym się jeszcze przez, o jest, znalazłam. Chciałabym się jeszcze przez moment, przez moment zatrzymać przy filmie, przy filmie niebieski. To był już film kręcony we Francji z aktorką Juliette Binoche, która wtedy pod koniec lat 80., na początku lat 90. w zasadzie zaczynała taką swoją światową, światową karierę. Ona się jak gdyby. Była już aktorką znaną. To nie było tak, że Kieślowską wydobył zupełnie z, z nierozpoznania. Natomiast czytając tę książkę Surmiak Domańskiej, przeczytałam tylko informację, której nie wiedziałam wcześniej. To znaczy, że o tę rolę główną w filmie Kieślowskiego ubiegały się dwie inne francuskie aktorki. Jedna z nich to Isabelle Adjani, taka aktorka związana między innymi zawodowo z polskim reżyserem Andrzejem Żuławskim, u którego grała główną rolę w Opętaniu. Druga, druga aktorka to Isabelle Hyper, też taka bardzo znana do dzisiaj aktorka francuska, która również bardzo chciała w tym filmie zagrać. jak domańska tutaj przywołuje takie wspomnienie, historię, że ona zagrała wtedy w jakim, jakąś rolę w jakimś filmie, który się bardzo nie spodobał I on stwierdził, że nie, nie chce jej u siebie na planie i zdecydował się na Juliette Binoche, w której faktycznie ta rola u była taką, takim już potwierdzeniem jej aktorskiej klasy i takim jak gdyby otwarciem tutaj na, na karierę aktorską, nie tylko francuską, ale też, ale też przede wszystkim światową. Ja filmu Państwu opowiadać nie, nie będę, bo jak gdyby nie takie jest moje tutaj zadanie i nie, nie taka jest moja rola. Chciałam może tutaj przytoczyć taką anegdotę z anegdoty z planu, czy też jak gdyby z, z opowieści podczas produkcji tego filmu, które też wydają mi się tej, w tej książce ciekawe. Tam jest taka scena bardzo, bardzo ważna na autostradzie, kiedy bohaterka jedzie samochodem z mężem i kilkuletnią, kilkuletnią córką. I tam jest taki moment, kiedy jest pokazany wyciekający płyn hamulcowy z tego samochodu. I Kieślowski ma taki pomysł, żeby w tej kropli wody na ekranie pokazać też pędzące samochody. I w tym celu trzeba by zablokować jeden, jeden pas ruchu na autostradzie, na co się oczywiście nie chce zgodzić francuska policja. Pojawia się pomysł, żeby nakręcić tę scenę na takim nieczynnym Kawałek od, od, od strady, na to się nie chce zgodzić z kolei Klowski, jego współpracownik Iwon Kren negocjuje jak gdyby dalsze zdjęcia, to się nie udaje. I tutaj się, pojawia taka anegdota z planu. A próbowałeś dać im pieniądze, pyta go jakiś za pośrednictwem tłumacza. Iwon Kren nie jest pewien, czy dobrze zrozumiał pieniądze. Za co? No, pieniądze, czy próbowałeś dać im w łapę? Kren ma wreszcie okazję, żeby da zademonstrować swoją wyższość. Nie jesteśmy w Polsce, Krzysztof. Nie mogę zaproponować policjantom pieniędzy. Ha, czyli sprawa jest jasna, nie mogę pracować, w takim razie zwijamy plan. Kren patrzy mu prosto w oczy, to zwijamy. Każdy załadować cały sprzęt do ciężarówki. Kiślowski kapituluje. No dobra, spróbujmy na tym poboczu. Czy taka historia też myślę ciekawa z naszego punktu widzenia współczesnego, takiego zderzenia transformacyjnego Polski jako kraju Europy Środkowo-Wschodniej? Zachodem, tak? czyli jak gdyby zupełnie inny, inny sposób pracy, zupełnie inny sposób myślenia o rzeczywistości, o funduszach, o finansach. I jeszcze jedna historia ciekawa. To znaczy, autor tego filmu, autor z do tego filmu, czyli Sławomir Idziak. Wspomina, że Kiszlski miał jakby wszystko bardzo dokładnie wyliczone, miał wyliczoną dokładną ilość godzin czasu na, na planie i na każdy z trzech kolorów było przeznaczonych 45 dni zdjęciowych. Przy niebieskim się nie do końca udało, dlatego że Kisowski nakręcił film w dni 47, czyli musiał jak gdyby z kolejnego filmu odjąć sobie dwa dni nakręcenie kręcenie i Idzie jak zapamiętał taką historię. Przy niebieskim wykorzystał 47 dni zdjęciowych zamiast planowanych 45. Zaznacza w notesie, że w białym musi zmieścić się 43. Zdjęcia do niebieskiego kończą się około 11 przed południem. Wszyscy ustawiają się do pamiątkowej fotografii. Zaraz potem Sławomir Idziak schodzi z planu. Jego ciepłe jeszcze siedzisko za kamerą zajmuje Edward Kłosiński, czyli kolejny operator, z którym Kieślowski współpracuje. Nie ma ani chwili przerwy. Gdy Idziak wsiada do samochodu, słyszy za plecami, za plecami głos Kieślowskiego kamera, akcja. Myśli, jak długo można żyć bez snu. Czyli też pokazuje jakby ta historia taki pracocholizm kiślowskiego, jakby oddanie się kręceniu filmów. Które być może doprowadziło też do tej przedwczesnej śmierci reżysera. W każdym razie te trzy filmy, o których tutaj mówię, czyli Niebieski, Biały i Czerwony, okazały się takim sukcesem nie tylko, nie tylko polskim czy europejskim, ale światowym. Za film Czerwony, w którym znowu w roli głównej kobiety pojawiła się Irena Jacobs, znana z podwójnego życia Weroniki Kisłowski, dostał nominację do Oscara, i faktycznie w tej pierwszej połowie lat 90., był taką postacią e, niezwykle cenioną, rozpoznawalną w świecie e, kina. E, to jeszcze jakby jedna rzecz e, na zakończenie. Surmiak-Domańska, e, jak gdyby szukając tych e, relacji, wspomnień e, o Kieślowskim, e, opowiada też o tym, że w zasadzie on w latach 90. we Francji był postrzegany jako guru, czy nie jako reżyser, e, ktoś, kto kręci świetne filmy, ale jako ktoś, kto ma do powiedzenia um, coś więcej na temat rzeczywistości, do kogo się można zwrócić poradę, um, do kogo. Ktoś, kto posiada jakąś wiedzę, nazwijmy ją wiedzą tajemną, e, której nie posiadają zwykli ludzie, e, wydaje się, że ta rola nie do końca mu odpowiadała. On się nie do końca z tą rolą e, utożsamiał. E, wynikała ona pewnie częściowo z recepcji jego filmów i jakby z tego, że być może. Pamiętajmy, że lata 90. to jest koniec XX wieku, więc ten przełom wieku też e, takimi. Y, takim powrotem do, do pewnej duchowości, religijności, stawiania sobie takich pytań, y, y, na które, wielkich pytań, na które trudno jest znaleźć odpowiedzi, powróciło. Więc być może też ta fala popularności Kieślowskiego y, y, wynikała również z tego, że y, jakoś udało mu się oddać y, stan ducha, powiedzmy tak, Europejczyków y, pod koniec XX wieku. I chyba z tym Państwa zostawię. Bardzo dziękuję. Zapraszam na przerwę.